Cześć Wam, dzisiaj jest Wizy. Wizualnie witam Was w grze, która nazywa się Genshin Impact Series. W tym samym tytule zaraz gra, zrobi mi wjazd na ryja, bo e, gadam zbyt głośno i jej to przeszkadza. Przepraszam, kotku, pracuję, jeżeli to pracą można nazwać. Więc mamy przed sobą bardzo, bardzo dużo rzeczy. Dzisiaj lecimy po kolei. Przede wszystkim, darmodają była zmiana banana na Epiku i doskakuje również jedna gierka na Steamie, która do wzięcia jest do jutra. Więc dziś wieczorem pojawi się dodatkowy odcinek z darmoweczki, która jest do 21. To jest Cryptark. Jak wbijecie na główną Steam, to tam jest. Naprawdę, Kotku, będziesz mnie łapać za łapkę. O ty, bestio. Tam polecają, że jest darmowa gierka do wzięcia. Linki powinny być podpięte na dole. W przypiętym komentarzu macie link do społeczności YouTubeowej, gdzie są wszystkie darmówki z tego tygodnia. Naprawdę, Kocie? Nap no, no, daj mi porobić moje, daj mi porobić moje. Masz tutaj nagródki, a ja jadę dalej, bo się śpieszę. Oprócz tego mamy dwa nadchodzące streamy. Jeden jest już 25, bodajże, w najbliższą środę. A drugi jest w piątek, czyli w środę widzimy się w Tower of Fantazy na rolowaniu po linka. Wansz zbiera listę, a druga lista to jest oczywiście topas, to co tutaj widzicie, do Honka Esteraila. Więc wszystkich zainteresowanych zapraszam tam, bo jeżeli chcecie zdobyć tą postać, to będziecie w specjalnym, wyjątkowym gronie ludzi, którzy mają dobry gust. Mają dobry gust. Topas będzie łapana u mnie na Rearanie, no bo jako free to play, by the way, najpierw się skupię na chłochło. Chło. W moim wypadku, najpierw chłochło. Chło. Ojej, dropy nie podniesione, dropy nie podniesione, jak do tego doszło, nie wiem, więc, więc przeskoczmy do kolejnej informacji na dzisiaj, a jest to wosk, który może dotyczy tego, co się dzieje na dzisiejszym odcinku, może nie trudno mi to powiedzieć z wyprzedzeniem przed wrzuceniem tego nagrania na YouTube'a. Dzieją się na świecie różne dziwne rzeczy, nie najprzyjemniejsze, nazwijmy to delikatnie w ten sposób, co prowadzi do sytuacji, w której YouTube staje na głowie i niektóre rzeczy wypierdziela. Na przykład w ostatnie dwa dni komentarze świrowały totalnie. Były już sytuacje ze świrowaniem komentarzy, miałem może nie tyle Shadowbana, co Sapresa na zasięgi, więc moje odcinki dostawały bardzo mocno po łapkach za to, że przypinałem wam komentarze z przydatnymi linkami. Na przykład to do Discorda do nas, to do interaktywnej mapy od twórców, to do oficjalnej strony twórców, jada jada, wszystkie te rzeczy, które były wrzucone w komentarz przypięty dla waszej wygody, to są te rzeczy, za które ja oberwałem i moje filmiki miały potem zmniejszone zasięgi. Teraz sytuacja jest taka, że jest... Yy sparring między dwoma nacjami, które nie są zbyt blisko nas. Mówimy o tej drugiej zabawie na troszkę innej części globu, co sprawia, że wszelkie komentarze są teraz przez YouTube'a czesane i sprawdzane, czy coś tam nie ma podejrzanego, które by uderzało w którąkolwiek ze stron. Nie będę się zagłębiał w to, o co dokładnie chodzi. Zapewne wiecie i rozumiecie. Po prostu jest to temat drażliwy i problematyczny, więc tak przy okazji chciałbym wam powiedzieć, że jeżeli rzucacie cokolwiek w tym temacie, gdziekolwiek, czy to tu na YouTubie, czy to na Twitch'u, można za to teraz garnąć bany. Więc jeżeli mnie polecą takie komentarze, to ja ich nawet nie zobaczę, bo YouTube was klasznie mocno, za to bardzo możliwe. Więc jest to temat drażliwy. Nie wiem na jakiej zasadzie i za co konkretnie banują, mam tylko informację, że mój dział komentarzy, tak jak praktycznie każdego innego content kreatora, jest. Skanowany pod tym kątem. Stąd też są opóźnienia, stąd też filmik wrzucany na przykład o godzinie 12, dopiero o 14 wchodzi, bo jest więcej tych skanowań i tak dalej, i tak dalej. Oprócz tego mamy totalny rozpierdziel w Japonii, tym się też nie będę zajmował, są kanały, które się na tym znacznie lepiej znają, ale patrząc na to, co tam się dzieje, jest takie. Fani mangi i anime za parę lat będą płakać, będą płakać bardzo. Do tego nakłada się jeszcze zmiany w prawie Unii i Ameryki, które na nas się konkretnie bardzo mocno odbiją, bo to, co zostanie zrobione z YouTube'em, z X'em, Twitterem, czy jak to się tam nazywa, Twitchem, Rumble, wszystkie te inne platformy, no, będziemy mieli mocny kaganiec na ryju już za niedługo, bo przespaliśmy moment, kiedy trzeba było to wetować i kiedy te ustawy trzeba było romnąć do kubła. więc będziemy mieli troszeczkę podwórkę, dlatego że politycy. I media złapani na kłamaniu w ostatnich latach przygotowują prawa i narzędzia, by nie dopuścić więcej do sytuacji, w której moglibyśmy ich złapać za rękę, nakradnięciu, na kłamaniu, na oszukiwaniu nas. Sytuacja po pandemii wyszła jaka wyszła, cała dezinformacja po latach okazuje się prawdziwa, więc trzeba stworzyć sytuację, w której nie można dopuścić do takiej dezinformacji, która potem okazałaby się prawdziwa. Tak. I to się bardzo mocno odbije na YouTubie, więc wszyscy będziemy musieli to przełknąć jako gorzką pigułkę. Coś jeszcze powinienem powiedzieć ze strasznych rzeczy na świecie. A, jeżeli nie chcecie mieć koszmarów, to nie googlajcie karaluchy Francja-Paryż. To jest rzecz, która jak do nas dojdzie, to też będziemy strasznie płakać. Więc przeskoczmy do rzeczy znacznie bardziej optymistycznych i pozytywnych. Więc hur, dur, 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 Lecimy tam, lecimy tam, bo mamy Apologemy, ludzi. Skaw jechały Apologem. O, ankietka jest. Ankietki dzisiaj nie będę wykonywał. Nie mam nie, nie mam nie mam, na to ochoty. Absolutnie nie mam na to ochoty, więc rekompensata 100 primorzemców. I za chwilę na spekulacjach i spojerach powiem o kolejnych Apologemach, które najprawdopodobniej w tym kontekście się zbliżają, więc mamy 100 apologemów za to, że łosiek e, jest bardziej łosiek niż Wrocław, ale do Wrocławia to my jeszcze dotrzemy. Prócz tego mam jeszcze informacje na temat bety, że była aktualizacja i nowe cyferki, to jest 4.1.53 Update do tej bety ważył 1,20 20 plus minus plus minus w zależności od źródła, co oznacza, że nie pojawiło się tam wybitnie dużo, tym też się za moment zajmiemy, ale najpierw, najpierw jeszcze Inktober, prawdę ci powie, a dziś pierwszą osobą jest Joe Lionheart. Fantastyczna hutałko, bardzo podoba mi się twoja praca. I zaraz za tym jest jeszcze zaległa Baśka. Naprawdę super. Twoja kreska chwyta mnie za serducho, bardzo mi się podoba. Lecąc dalej, Nowe redirne, dzień 19 i jest to osom, awesome. właściwie jest rybą, Mahmutu i Goro w wersji konkwistadora Tym się zajmiemy przy okazji spekulacji i spoilerów w temacie Natlanu, więc przejdźmy może dalej do Emu Princeski, kolejnego wampira. Tym razem jest to ito. i się main piękna i bestia. Nie, tam niby ma być odwrotnie. NIEWAŻNE! Piękny jesteś Goro, nie daj sobie wmówić, że jest inaczej. Wentylacja, dzień 20, a ja to na szybko. I ostatnią pracą na dziś jest Kokomi od Zazanki. Jesteście fantastyczni, bardzo się cieszę, że dalej możemy się razem bawić, że macie siłę i energię, by to robić. Jesteście osom, awesome. A ja chciałbym powiedzieć, że uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje. Jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej. Pamiętajcie wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem, ok, jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji, nie wszystkie. Wszystkie. Zacznijmy przede wszystkim od może bety. Mamy zmiany na becie, które nie są zbyt duże. Na razie dostałem informację, że jeżeli coś się pozmieniało, to raczej jest to balansowe, bo nie widać na pierwszy rzut oka większych zmian. Zmieniły się nazwy niektórych skili, tam u Foki się coś zmieniło, do Szarlotki doskaczyło więcej tekstów pisanych, więc to wygląda bardziej jakby teksty wjechały do gry, niż faktycznie balansy związane z postacią czy zmiany skili. Zobaczymy, bo jeszcze nie zostało to rozbebeszone przez fachowców i profesjonalistów, ale jak tylko będziemy mieli więcej informacji, pewnie. Jutro to rzucę w tym waszym kierunku A ja bym przeskoczył do Wrocławia I tu się dzieje parę rzeczy Przede wszystkim są nowe bugi z łośkiem Macie tutaj nagranie zresztą Jedno jest takie, że da się przejść w tryb Fizikala w momencie, kiedy ono odpala się ze swoimi kraju, atakami, to nie zadaje w ogóle obrażeń, wchodzą tylko obrażenia z fizykala, więc jest dość duży błąd. Teraz live, nie wiem jak to mogło zostać niewyłapane na becie. Złe testowanie, złe testowanie. To jest jedno. Oprócz tego doskakuje drugie, że robiąc kombos yy, ataków po wykonaniu Krótkiego sprintu, czyli tapnięcia jakby od Evade'a po trzecim ataku, można wrócić z powrotem do kombosa, ale wchodzimy od razu w piąte trafienie, czyli czwarte trafienie zostaje pominięte. Można zrobić Evade zamiast jednego z ataków w kombosie. Nie wiem na ile to jest przydatne. Wiem, że obrażenia z czwartego trafienia w ogóle nie wchodzą, no bo go nie ma. Piąte trafienie tylko wchodzi i nie wiem, czy to wychodzi na przykład czasowo na plus dla kombosa, czy czasowo na minus dla kombosa. Wygląda to tak na nagraniach, jakby to było na minus, ale nie ma łośka, nie jestem w stanie tego przetestować, więc bardzo możliwe, że kolejne Primogemy, Apologemy będą w drodze. Za kolejne dwa dość duże bagi znalezione. Ten z Physical Catalystem jest naprawdę śmiechowy, więc hurdur durdur, zróbmy z niego Physical Catalyst Hillera. What, what? Nie udało się z Wandererem, nie udało się z baką, może uda się z Wrocławiem. Przeskoczmy do tego, że Wrocław wreszcie wystartował. Dane na Genshin Labie, tak jak mówiłem, po 36 godzinach wreszcie zostały zaktualizowane i już nie wygląda tak słabo, jak wyglądał jeszcze wczoraj. Nie ma tego przerażenia, ale z insajdu dostaję informację, że dalej jest Słabo, i że dalej są przerażeni. Więc to, że Genshin Lab pokazywał. Te, te ich informacje, bo wiecie, to jest tak, że oni sczytują dane, które są dostępne publicznie za iOS-a na Chiny i składają z tego te swoje tabelki, które wam się tam wysuwają i tak dalej. Więc one są mniej lub bardziej poprawne w oparciu o to, co oficjalnie iOS daje jako przepływ finansów przez ich ręce. To nie musi być w 100% poprawne, no ale powinno mniej lub bardziej gdzieś w tamtą granicę strzelać. Jeżeli chodzi o Łośka, to pierwsze 24 godziny z hakiem były tragiczne na Genshin Labia a potem to wystrzeliło w górę i wskoczył tam plus minus na wysokość. Riranu kli i pierwszego banera Kazuchy, który był tragiczny. Potem Kazucha zaczął robić naprawdę cyferki, więc jest tak plus minus 15-20% słabszy od Nuwileta. To nie jest to czego Hoyo by oczekiwało, ale nie jest tak tragiczne jak na początku słyszałem, że jest, patrząc na to, co się dzieje w Genshin Labie. Tak jak mówię, dalej informacje z insajdu, które dostaję, są takie, że Mi chojo jest przerażone, że Wrocław nie dojechał do stacji hajsy że zagubił się gdzieś po drodze i się kasa nie zgadza, szczególnie na tej części banera, która jest związana z bronią. To się bardzo nie zwraca, to jest z tego co rozumiem mniej lub bardziej zlane przez fandom, a to jest jedyna część, która finansowo ciągnie ten baner i też nie wyrabia tak, jakby się spodziewali. Więc tak wam przekazuję, takie z insajdu latają informacje. Zobaczymy jak się to finalnie skończy, bo Wrocław ma szansę się odbić. Ma szansę bardzo mocno się odbić, teraz jest pobugowany, więc nie wykręca jeszcze tych cyferek, może ludzie znajdą na szybko jakieś fajne bildy, które nagle nakręcą dla samego Powera złapać tą postać, która nie przymierzając, dość ciekawą postacią jest pierwszy krajokatalyst w grze, realnie do ogrania, więc ja jestem jak najbardziej na tak. Do tego jeszcze facet, więc to się zdarza rzadziej niż częściej. Przeskoczmy do kolejnej rzeczy, którą mamy, ale jeszcze nie mieliśmy. Lecą informacje na temat Chiori. To nie jest za moimi, to jest za internetami. Nie wiem, ile w tym jest prawdy. Nie jestem w stanie tego zweryfikować. Ostatnio dostałem dużo informacji, które są trudne do weryfikacji, więc podaję Wam tak z informacją. Timestamp tutaj jest do tego, że wizu nie ma potwierdzenia. Do czegokolwiek teraz w tym fragmencie, bo zazwyczaj, jak coś cieknie w internecie, to albo wiem o tym, bo to się zgadza plus, minus z tym, co ja dostawałem, a jako, że nie jestem likerem, to czekam aż pójdzie w internecie, żeby móc zacząć mówić, albo nie mam nic, rzucam do moich i dostaję informacje bullshit albo prawda, albo nie wiedzą, nie? Więc w tym wypadku jest takie, um, nie wiemy, nie widzieliśmy tego, i jest to Chiori. Chiori powinna być geosaportem. Jest tutaj adnotacja z internetu, że jest to coś w stylu pięciogwiazdkowego Goro, a nie innej wersji Albedo, że jest to bardziej postać, która ma lecieć pod kryształki. I... Zapewniać drużynie wsparcie, które jeżeli ma być to pięciogwiazdkowy goro, to będzie zarówno tarczą, jak i heal'em może jakieś bosty, niebosty, zobaczymy co tu zostanie wyciągnięte. W każdym razie jest to postać, która ma być bardzo ważna dla drużyn opartych o Geo. Mówiąc o drużynach opartych o Geo, przejdźmy do tego, dlaczego taka Chiori może być w drodze, mniej lub bardziej, i jest to Nawia. Jeżeli chodzi o Nawię, to tak, na samym początku informacja od moich. Jest to jedyna nadchodząca postać, która nie była mocniej testowana z Furiną. Nie wiem, czy nie działają razem najlepiej. Jak patrzę na jej kit, to są rzeczy, które w oparciu o przypływy, odpływy, czy jak to tam nazwać, o tą fluktuację, powinny razem działać, więc jej kit współgra z Furiną. Problem jest w tym, czy zaborcza geo postać mniej lub bardziej hyper carry nadaje się do tego, żeby latać z jakimś innym żywiołem, który nie daje nic jej jako geo, bo ta z tego nie zrobimy, więc informacja od moich jest taka, że wszystkie inne postacie, które wyszły albo się zbliżają, były intensywnie testowane z Foką, ze starą wersją Foki, która już nie istnieje, albo z tą wersją Foki, która jest teraz na tej becie, są inne postacie testowane na innych serwerach testowych. Myślę konkretnie, o chlorint, o Arle i o paru innych postaciach, ale nawia na tym serwerze jest, nie jest tam intensywnie testowana. Właściwie ma najmniejszy procent użycia ze wszystkich postaci, które zostały tam zaimplementowane. O, w ten sposób to nazwijmy. Więc lecimy za tym, co poleciało z internetów, co częściowo podbija to, co Wam rzucałem wcześniej, ale tylko częściowo. Więc pięciogwiazdkowy Geoclaimor, no to się zgadza, to wiedzieliśmy, to ma być sub-dPS na niskich konstelacjach i main-dPS na wysokich konstelacjach, podobno na c6, to ma być główny hyperkery pod geo. Nawia zadaje większość obrażeń sama, nie korzystając z rzeczy zewnętrznych. Potrzebuje off-fieldowych postaci geo do supportu, żeby tworzyć te kryształy i móc się nimi napędzać. Czyli ona sama z siebie nie generuje kryształów albo przynajmniej nie tyle, żeby być w pełni funkcjonalna, więc potrzebny jest jakiś goro albo inna postać, która pozwoli jej jechać tym hyperkery w wersji geo. I tutaj wchodzi Chiori na plac boju, jeżeli to jest prawda, jeżeli. Prawdziwe są spekulacje na temat tego, co Chiori ma robić i kim ma być. Tutaj potwierdzenia, tak jak mówię, ja w ogóle nie mam. Skaluje się z atakiem, dobrze zestawia się z benetem. Ludzie ją na testach znacznie częściej jest z benetem niż z foką. Foka, tak jakby teoretycznie powinna z nią działać, ale ze względu na to, że foka daje mnóstwo fajnych rzeczy z hydro, których. Navia w ogóle nie wykorzystuje, a Bennett idzie czysto w power, to korzystanie z Bennetta jest bardziej praktyczne. Jeżeli chodzi o jej elemental skill, to wchodzi w specjalny tryb, gdzie korzysta ze swojej parasolki, jak z guna, jak z pistoletu, czy właściwie z karabinu i strzela w stronę przeciwników zmieniając swój tryb rozgrywki z bezpośredniego mili na średni dystans. Kiedy wali z parasolki we wrogów, to jednocześnie wchłania wszystkie kryształy po drodze, z tego co rozumiem, tak jakby je przyciąga i wszystko co jest na linii strzału też jest podmoszone przez jej ataki, zgarniając różne buffy, w zależności od tego, z jakimi typami kryształów wejdzie w reakcję. Co oznacza, że na przykład ta foka może nie być totalnie absurdalna, bo zarzuci hydro na kryształy, co będzie oznaczało, że dostanie przez to specjalne buffy. I tutaj jest problem z tym, że potrzebny jest też ktoś do generowania tych kryształów, więc hmm, żywioły żywiołami, no ale też skąd się te kryształy muszą brać. Jeżeli nawie ich nie będzie generowała, to jest potrzebny ktoś od kryształów albo gorą albo ktokolwiek inny, a potem dopiero jak jakakolwiek reakcja i jeżeli to będzie miało sens. Jeżeli chodzi o jej Q, to wystawia działo, które automatycznie zaczyna zadawać geoobrażenia, wspiera generowanie kryształów, więc tutaj jest dopiero jakieś, jakiekolwiek sypanie kryształkami i absorbuje kryształki, które są na placu boju e, wspierając działanie tego kanona postaci całej reszty. Jeżeli chodzi o konstelacje, to mamy tutaj tylko częściowe informacje. Na jednej z pierwszych konstelacji na normalnym ataku dostaje geoinfuzję z ulta, czyli po odpaleniu bursta będziemy mieli geoobrażenia z normalnego ataku. Na kolejnych konstelacjach będzie mieli zwiększanie buffów od kryształków, od podnoszenia kryształów i na późniejszych konstelacjach to będzie trzecia albo dalsza konstelacja będzie miała bardzo mocno zwiększone obrażenia na placu boju, co przesunie ją z trybu sub-DPSa do main-DPSa. Tutaj też jest informacja, że w aktualizacji 4.3 powinniśmy dostać artefakty, które będą wspierały konkretnie nawie, bo bez tych artefaktów jest średnio funkcjonalna i nie ma na chwilę obecną dobrego setu artefaktów, który mógłby współgrać z tą postacią. Kolejna informacja Lecąca z internetu, do której nawiążemy za moment, jest taka, że nawia i albedo będą na banerach, nie znamy kolejności, i nawia później nie przechodzi na standardowy baner, czyli w 4-3 będzie do złapania. Nawia, albedo, który z nią całkiem nieźle współgra i żadna z tych postaci nie wyląduje na standardzie. Od ludzi, którzy teoretycznie mieli dostęp do tej postaci, jest informacja, że od samego początku nadaje się na main DPS-a, chociaż na wyższych konstelacjach naprawdę świeci. To na samym początku jest takim słabym main DPS-em. Dobrze zgrywa się z Bennettem. Y jeżeli chodzi o Furina, to ten jej drain mechanic, czyli przypływy, odpływy, też funkcjonuje. Wszystko to musi być robione off field żeby ona mogła korzystać z tych krysztaków z całej reszty. Jej burst jest podobny w funkcjonowaniu do tego, co ma Ganyu albo Ayato na swoim burście. Najbardziej popularne teamy z nawią na C0 to jest podwójne Geo plus Bennett, ewentualnie podwójne Geo plus Hydro, czyli albo Pyro, albo Hydro, tutaj wykorzystywane, więc do zestawów z nią albo jakaś Chiori, albo inny Goro. Jeżeli chodzi o C i całą resztę nie ma żadnych informacji, czyli częściowo zgadza się to z tym, co rzucałem wam od początku, od moich, ale nie wszystko, jak widać. I tutaj też jest adnotacja jeżeli chodzi o teamy z nawią. Furina może prowadzić do wygenerowania mniejszej ilości kryształów, więc polecają zabranie żongliego dla bardziej komfortowego grania. Czyli, okej, okay, to co mówiłem, że Furina nie jest aż tak popularna, jakby się mogło wydawać. Zobaczymy, jak bardzo blisko prawdy to było. Dobre ludziska, to jeżeli chodzi o nawię, to jest tyle. To przeskoczyłbym tylko do ostatniej informacji likowej na dzisiaj, czyli kto będzie na nas czekał, w jakiej kolejności na banerach, dostałem bardzo sus info więc tym się na razie nie przejmujcie to jest tak samo bardzo sus info, jak mówiłem wam miesiące temu, że Foka prawdopodobnie wyląduje z bajżu, potem wszyscy byli, że nie, 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 nie na pewno nie i tak się potem okazało finalnie, że jest, więc to jest plus minus tego samego źródła, które mi rzuca tą informację, że nie mamy wizu pewności, ale weź to z dobrodziejstwa inwentarza, przekazuj to jak chcesz, jak nie chcesz, nie przekazuj. Wygląda na to, że w tej wersji nawia miałaby być z Albedo na banerze bo druga połowa tej aktualizacji. Będzie bardziej związana z Inazumą, i tam fabularnie. I to i Raidenka są w tym samym momencie, więc to wygląda tak, jakby i, i to i Raidenka mieli być związani z jedną połową, a nawiany, no i wypadający też Albedo z drugą połową, a właściwie pierwszą połową tej aktualizacji. Nie wiem, nie odniosę się do tego, nie wiem do czego oni piją. Po prostu dostałem taką wersję tej informacji, więc taką wersję tej informacji przekazuję. Pamiętajcie, że trwają w tym momencie różne konkursy Inktoberowe, różne rzeczy są z nami. Niesprawiedliwie oskarżeni również wystartować powinni. Nien był wczoraj, więc pewnie wystartuje dzisiaj Halloween konkurs od Szybko Bieszka A dzisiejszą miejscówkę macie dzięki Jangerowi, dziękuję ci bardzo mocno I serdecznie jesteś osobą skrzynałkę otworzona, już ludzie z OCD mogą odetchnąć, już was to nie będzie drażniło przez cały odcinek, więc pamiętajcie, że wciąż trwa daily check-in web event jeżeli otaczacie wszystko od początku miesiąca aż do teraz, to dziś do przygarnięcia są szmaty z expem, jutro jest mora i do końca miesiąca już nic. W Honkaju Lu podobna sytuacja jest, z tym, że dziś jest dzień 20, co oznacza, że Stellar Jade, ostatnie Stellar Jade w tym miesiącu właśnie do przytulenia są, dziękuję, odebranet i nie zapomnijcie też wbić do plecaka do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić jak długi Kuldą pozostał Wam na Parametric Transformerze. Korzystając z okazji, chciałam bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Jesteście fantastyczni. Niezwykle mile mi jest Was tutaj gościć. Lisi Magowie, Wasza magia jest potężna. Jesteście osą. Lisi arcymagowie, Magowie, Wasza magia jest arcypotężna. Jesteście arcyosą. Lisi Twitcher Wasza magia jest twitter potężna. Jesteście twitcherosą. Na Twitchu widzimy się. W środę na pewno, ale wcześniej powinniśmy się zobaczyć. To już jest wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane, więc życzę Wam miłego dnia, dobrego odzęku, świetnych 5 rolek. Niech Boże, krędzi Wam, przyja. widzimy się przy najbliższej okazji, czyli zapewne jutro. Miłego do następnego i hej! I czeka, aż leki zaczną działać i bierze się za montaż albo w jakiejś innej kolejności, nie wiem. Zobaczymy, zobaczymy.